Dzień dobry. Ja jestem Pascal. A to. Uwaga! Co się dzieje? Naciskamy klawisz i. Whoa! A te kolory nadal wyglądają jak Google. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rysować z odwróconych kolorów. Narysujmy sobie coś w czerwieni. Na początku wypełnimy to jakoś, dodamy uśmieszek i naciśniemy ctrl i i się wtedy obróci. Czyli będziemy próbować w odwróconych kolorach rysować, żeby osiągnąć nasz wymarzony cel. To zacznijmy od tego, że tło ma być czarne, bo chcemy rysować na białym tle. Co my chcemy najpierw zrobić? Joe Biden? Joe Biden? No dobra. Musimy spróbować narysować Joe Bidena. Joe Biden. Co ma Joe Biden? Joe Biden? Zacznijmy od tego, że Joe Biden... Joe Biden. Tutaj krawat powinien być. Jest krawat. Jak się Joe Bidena Joe Biden. narysuje? On ma jakieś uszy. Jak wyglądają uszy starca? On ma takie malutkie te oczki. Okej, okay, żeby osiągnąć szary, to jaki kolor musimy wziąć? O co chodzi z akcją, że Biden wąchał dziecko? Niektórzy lubią zapach benzyny, inni zapach petrykoru, Pe ozonu po deszczu. A no, niektórzy lubią zapach dzieci. Gdzieś kiedyś słyszałem, że matki mają później, że po pierwszym dziecku zaczynają odczuwać jakiś taki pozytywny zapach bobasa. Rzeczą Biden jest matką. Uuuu, on jeszcze musi mieć te lamy starcze. Jaką ty fryzurę Joe Biden masz? Tu narysowałem sojaka, bo chciałem narysować jak Biden krzyczy: soda. Dada! SOJA! Minę soja! Kolor będzie miał chyba taki ciemnoczerwony, taki bordowy. I tu biały, czyli czarny. Oni chyba czerwone, w białe paski mają. Skóra będzie taka fioletowa. Dobra, spróbujemy fioletową. Wtedy cienie są jaśniejsze, jeśli to się obraca, tak? Ale to dziwnie wygląda. Mój mózg nie jest przystosowany. Zrobimy mu parę plamek jeszcze. Okej. Okay. To według mnie jest Joe Biden. Uwaga. Ojej. Ja. What? Ja pierwszą wygląda jak zombie. Okej, okay. okej. Okay. What the fuck, zombie Biden? Co my chcemy następnego? Co chcecie zobaczyć? Co to jest spazmatikus. Co? Spazmaticus. Insane King of Aurelius. Co to za morda? Ja to goście narysować? Dobra, robimy to. Robimy, robimy. I wiemy jedno: że biały to czarny. To jest jego jakiś nohal. Co ja ty tam jeszcze sobie reprezentujesz? Wielkie gały masz. Aż za wielkie bym powiedział. Ty, Spasmaticus, jest memem. To Heroes 4. No ja tylko w trójkę grałem. Zabił swojego tatę dla korony. Oj. Mongo, wielki barbarzyńca z północy. Mongo to był duży ciastek w szeregu dwójce. I on ma duże, krzaczaste brwi, które dziwnie wyglądają. Ale propzy dla kogokolwiek to nazywał teotypa, bo Spazmaticus do niego pasuje ewidentnie. Nie chciałbym widzieć tego uśmiechu w nocy. Jak budzę się, druga w nocy, a ta twarz przebija waszą. Duszę. Jakbym zobaczył go, idąc siku, to wydaje mi się, że bym się przy okazji zesrał. <grym> Okej okay, chłopaki, to co się dowiedzieliśmy po Joe Bidenie? Niebieski daje żółty, fioletowy daje zielony, różowy da pomarańczowy? Nie wiem, trzeba sprawdzić. I tym różowym wypełnimy sobie to. Fuck! Co było? Jasno-niebieski był żółty czy ciemno-niebieski? Ciemno-niebieski chyba był żółty. Ok, i oczy mu zrobić czarne? Dobra. To jest nasz spazmatikus. Tak wyglądasz. O, oh, shit. What? to jest bardziej zielone? To chcecie zobaczyć jeszcze. Jacusia? Jacek Behemot. Nasza maskotka już w tym momencie prawie, że. Zacznijmy od tego, żeby miał wielką warę. I tu jeden kieł jest. Robimy mu ząbki. I jego twarz. Będzie otwarta. Bo Jacuś się wkurzył. Czemu? Musiał pojechać na jakiś world tour z BTS-em i okazało się, że to nie jest to co on chce jednak w życiu robić. Gdybyście ogarnęli o co chodzi, musicie obejrzeć jednak film, gdzie rysuje pikselami. On chce palić wioski i zabijać ludzi. Może on chce zabijać wioski i palić ludzi. Mm, jakby jego dziąsła wyglądały. Jacek wystawia jęzor tu. U Jaki ten behemoth mają kinole? Taki? Okej, okay, one mają jak ludzie nos. Taki prawie jak wiedźma. Spróbujmy z tym żółtym może. Myślicie, że to będzie brązowy? Nie, niebieski był żółtym, a czerwony był niebieski? Nie wiem, nie wiem. Patrzę na te kolory i nie wiem. A jak weźmiemy, zrobimy takim złotym. Jak weźmiemy jasno niebieski. Żeby to były żółte zęby, to żeby dało mi coś czerwony, to jasny niebieski musi być. Ci, którzy tak malują sobie normalnie w odwróconych kolorach, a później można zrobić temu zdjęcie i odwrócić i nic się nie stanie, że będzie widać wszystko cacy, to, to są szaleńcy. Mówię wam wszystkim. Spróbujcie sobie sami, będziecie wiedzieć. Takie proste cienie zrobimy. Okej, okay, obracamy naszego Jacka Behemota i patrzymy co z niego wyszło. Wow, zrobiliśmy bestię z X-Menów. Sonic <laughs> wygląda spoko. To jest ulepszona wersja Jacusia Behemota. To chcecie, żebym następnego narysował. Jednorożca dla mnie. No i proszę bardzo. Ciach. Jednorożec to kuń. Tylko że z rogiem. Oczy, konie mają czorne. Easy peasy. Jednorożce mają każdy kolor tęczy. Ale to ja ci zrobię piękną tęczę. Ja ci mówię jak ja wrócę wtedy te kolory. Będzie to najlepsza tęcza jaką w życiu widziałaś. Grzywę zaraz dodam, spokojnie, spokojnie. Ale ten róg ma oklapnięty. Nie, 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 nie. Zażyję niebieskich tabletków specjalnego serum. I będzie. Jest lepiej. Czy jest lepiej? Nie wiem. Uszy konia. Takie wow. Wygląda jak dinozaur. Zaraz grzywę zrobimy. To jest emo jednorożec. Tutaj ta morda jest troszkę... O, czadszczena. szczena. Czas teraz wziąć się za kolorowanie. I patrzcie. Teraz sobie biorę, oznaczam. I musimy pomyśleć. Kolory tęczy. Jak szły kolory tęczy? Najpierw fioletowy. A co było fioletowym? Zielony. Potem mamy niebieski. Niebieski to był żółty. Rasta. <śm> On zamiast rogu to powinien mieć cholera Blanta. To będzie rasta jednorożec. Później jest zielony, czyli powinien to być fioletowy. Żółty to niebieski. I niebieski to żółty. Pan fakt. Żyrafa jest nazwana w azjatyckich językach Kirin, czyli mityczny konio-smok, Bo władca Chin, kiedy zobaczył Żyrafy, ujrzał w nich tylko i wyłącznie te mityczne stwory. That's cool. Później po żółtym jest pomarańczowy. Nie odkryliśmy, co jest pomarańczowym jeszcze. Jaki kolor może być pomarańczowym? We, może limonkowy? Morski na moje oko? Dobra, zaraz zobaczymy. Ale róg na te same kolory, czy takie pastelowe? No, wygląda jak wysrany klocek. Tory. Uwaga. Co to się dzieje? Naciskamy klawisz i. Wo! No nie. Nie uzyskaliśmy pomarańczowego. A te kolory nadal wyglądają jak Google. Jeszcze nie odkryliśmy, jak się robi ten pomarańczowy. Wszystko już próbowaliśmy. Chyba. Dobra, jeszcze jeden rysunek na dzisiaj. Coś chcecie zobaczyć? Jo. Co chcesz zobaczyć? Coś z Killing Flora. O! Flash Pound. Pachciach. Po prostu bardzo dużo metalu jest w jego ciele. Tutaj ucho powinno iść. Dobra, dobra. O, jeszcze ma na klacie tu wielki kawałek metalu, przez który przechodzą jakieś rury. I te rury idą do góry. Chodzą mu do skóry. A w zębach dziury. No i zgadnijcie co? Na rękach też ma jakieś Kolce i wielki obuch. Czy on jeszcze ma obuchy na górze? Ma. Trochę ta łapa wygląda jak Megamena. Ty, ale gościu w porze wygląda, mi się wydaje. Tylko teraz spróbujemy osiągnąć kolor pielistej czerwieni poprzez używanie takiego z, troszkę zdesaturowanego niebieskiego, to nie? Ale teraz musimy odnaleźć pomarańczowy kolor. Dobra, tu, tu. No, i wyjeżdżam poza, poza linijki. Jakby mi dali w podstawówce takie kolorowanki, żeby nie wyjechać za linię, to bym spieprzył kompletnie. Jeszcze jakieś plamki krwi na nim zrobimy. Może wyjdzie to fajnie. A no, jak nie wyjdzie, fajnie. Przynajmniej się dobrze bawiliśmy, co nie? No właśnie, też tak myślałem. Trzy, dwa, jeden. Znaleźliśmy pomarańczowy. Wow! What? Wow, Tu jest oliwka, a tu jest jagoda. Promień mrozi na tor. Tak, mrozi, mro, mrozi na to i na tor. Mrozi, mrozi na tor i na i na tor. By było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like suba, komentarz. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.